Cześć! Dzień dobry albo dobry wieczór, to zależy kiedy nas słuchacie. Tu Kasia Czajka z bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie... Dzień dobry. Ja jestem Paweł Opedo i prowadzę blog Zombie Samurai. A razem prowadzimy podcast Zombie vs. Zwierz. Witamy Was w drugim odcinku drugiego sezonu naszego podcastu i dzisiaj będziemy mówili o bułkach. Tak, ja bardzo lubię bułki, zwłaszcza jeżeli w środku jest parówka. To się nazywa hot dog i jest to moim zdaniem dobre wyłącznie bez musztardy. To koniec tematu bułek, teraz zajmiemy się jej bułkami. Co ty na to? No dobra, skoro trzeba. Kurde, zrobiłem się głodny przez ten wstęp. Ja wiem, ja też jestem teraz głodna, no ale jest późno w ogóle i nie dostaniemy żadnego jedzenia, mam pustą lodówkę. Dobrze, wróćmy do książek, ponieważ jeśli nie macie strawy z normalnej, zawsze zostaje wam strawa duchowa. I bułki budzą wciąż wielkie dyskusje między ludźmi i wciąż są powodem wielu kontrowersji i takich różnych sporów. I mam teraz wrażenie, że cały świat podzielił się na ludzi, którzy po prostu nałogowo wąchają książki i na tych, którzy je lubią czytać. Ja wiem, że to jest podłe, ale czasem mam takie wrażenie. Tak, ale mam to samo. To znaczy ten argument, że o zapachu książki zrobił się tak męczący. To znaczy, i ja nie mówię nie, bo ja rozumiem różnicę pomiędzy czytaniem e-booka, a czytaniem książki, ale ona się nie sprowadza do tego, że książka się wącha. To jest absurdalne. To znaczy, ja powiem szczerze, że jako osoba, która bardzo dużo pracuje nad książkami archiwalnymi, magazynami archiwalnymi i w ogóle bardzo dużo ma książek kupowanych z antykwariatu, to ja ogólnie nie polecam wam wąchać za dużo takich książek, bo w nich są grzyby i można dostać strasznych alergii i uczuleń. A zmienić się w zombie. A tak, to się czasem zdarza, ale to tylko przy określonych pozycjach i tylko przy pełni księżyca, więc... Ale to też uważajcie. Słuchaj, bo u mnie na przykład, jeśli mogę powiedzieć o moich doświadczeniach z e-bookami, to przejście było o tyle proste, że ja mam po prostu bardzo mało miejsca. I dla mnie na przykład jedną rzeczą, która jest cudowna w e-bookach, to, że one nie zajmują miejsca. To znaczy, ja sobie potrafię kupić 5 książek i nadal mam tyle samo przestrzeni na 19 metrach, co miałam wcześniej. To jest dla mnie taki jeden argument, ale podobno, kiedy robiono badania, które mówiły, że gdyby e-booki i książki kosztowały dokładnie tyle samo, to ludzie woleliby nadal kupować książki papierowe. Okej. Okay. I że ludzie są jednak nadal przywiązani do książek papierowych dużo bardziej niż do e-booków. I teraz pytanie, czy to jest kwestia tylko tego, że dostajemy coś materialnego do ręki? Czy rzeczywiście to jest tak strasznie inne doświadczenie, czytanie czegoś z czytnika, czy czytanie czegoś z książki? To znaczy, ja bym, jeżeli bym zgadywał, to bym nie chciał zgadywać. To znaczy, ty masz źródło tej informacji? To znaczy, źródło tej informacji. Osoba zna osobę, która robiła badania. Aha, okej. Okay. Znaczy, chodzi mi o to, że zastanawiam się, jaka była grupa zapytana. To znaczy, wydaje mi się, że jakby mimo różnicy, gdybym strzelał, to powiedziałbym, że gdyby tak zrobić ankietę w losowo wybranej grupie, na przykład reprezentatywnej, nie analizując, czy to są czytelnicy książek, tylko po prostu wziąć grupę reprezentatywną, odpowiadającą populacji naszego kraju, to podejrzewam, że dla większości byłoby to, jeżeli kosztuje i na tyle samo, to wolę mieć książkę, którą mogę komuś dać, oddać, sprzedać, zjeść, spalić, cokolwiek, niż jakiś wirtualny plik. Mimo wszystko wydaje mi się, że jakby na pierwszym miejscu, ale mówię, to wymyślam teraz, że wydaje mi się, że na pierwszym miejscu u przeciętnego odbiorcy, który niekoniecznie czyta dużo, jakby względy praktyczne czy niepraktyczne, czy klimat czytania książki jest mniej istotny, bardziej istotne jest to, że no jak kosztuje tyle samo, to wolę mieć coś niż nic, także niż wirtualny plik. Ja się z tą zgadzam, chociaż powiem szczerze, że jak powiedziałeś, że zjeść, to ja się zastanawiam, czy u ciebie jest tak źle, że jesz książki, bo to takie niepokojące trochę. Znaczy po prostu jesteś w stanie, jeżeli masz jakąś ochotę, może są takie książki. To różne są fetysze, no tak. Nie, ja mam jedną rzecz, którą zwróciłam uwagę związaną z e-bookami, to że strasznie dużo jest przesądów i nieprawdziwych informacji. Na przykład związanym z czytaniem czytników. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ja 90% czasu, jaki poświęcam w czasie dyskusji na e-bookach, to tłumaczenie ludziom, że czytnik to nie jest to samo, co ekran komputera. Mhm. Ja to wiem. Wydaje mi się, że to się troszkę już zmienia. To znaczy, coraz powszechniejsze jest to, że ludzie widzieli, jak wygląda Kindle i wiedzą, co to jest e-paper, że e-paper to nie jest ekran LCD, czy jakiś tam, który im świeci w twarz, tylko to jest e-paper, który de facto, jak teraz są jeszcze ekrany e-paper w 300 ppi, to w ogóle nie ma różnicy pomiędzy takim ekranem a papierem, to nie o to chodzi do końca. Tak, ale jakby to dla mnie jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz, ten strach w ogóle przed samym czytnikiem jako urządzeniem.
który mnie bardzo dziwi. Słuchajcie, moim zdaniem czytniki, no ja korzystam z Kindle, ale moja rodzina jest cała Enoxowa. Albo jeszcze jest jedna taka firma, która robi czytniki. Pocketbook. Jakby czytniki są chyba moim zdaniem jednym z najbardziej przyjaznych urządzeń, jakie istnieje. Znaczy naprawdę nie wymagają żadnej inteligencji technicznej, żeby z nich korzystać. No jakby przekładanie stron, dodawanie plików, porządkowanie ich, układanie. No, w przypadku Kindle to masz jeszcze dodatkowo ten plus, że jeśli ściągasz powiedzmy książkę ze sklepu, który jest związany z Kindlem i on przesyła go bezpośrednio na twój czytnik, no to w ogóle już nawet nie musisz, no nic nie musisz, no nawet wstawać nie musisz. Ty masz Kindle, więc tak, masz Kindle, dobrze. Mam Kindle, tak. Jest ten motyw, że jest ten adres mailowy, który dostajesz i coraz częściej jest tak, że znaczy chyba już większość takich dużych sklepów e-bookami jest zintegrowana z tym. Dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co chodzi, rejestrując Kindle, dostaje się adres w domenie @kindle.com, czyli paweł@kindle.com na przykład. I możecie sobie zdefiniować adresy, z których, które są zaufane dla was, i jeżeli z któregoś z zaufanych adresów wyślecie maila na ten swój adres i w załączniku będzie plik, to ten plik się pojawi na waszym Kindlu. Więc de facto, jeżeli macie e-booka na dysku, to nie musicie podpinać urządzenia, wgrywać go gdzieś tam. Po prostu odpalacie maila i wysyłacie go sobie na paweł@kindle.com, czy tam jakiś roman@kindle.com i on się po prostu po chwili pojawia na waszym czytniku. Co ciekawe, sklepy są często na tych listach zaufanych źródeł, więc często jest tak, że w sklepie kupując e-booka, po prostu wklepujecie tam ten swój adres kindlowy i klikacie wyślij na mojego Kindla i nawet tego pliku nie widzicie. Po prostu kupujecie książkę w sklepie z e-bookami, nie Amazon, tylko w dowolnym jakimś tam sklepie i po chwili ją wysyłacie. Nawet kompletnie was nie interesuje, co to jest za plik, jakie ma rozszerzenie, jak go wrzucać. Kompletnie w ogóle pamiętacie tylko swój adres i tyle. Tak, w ogóle ja z kolei, jeśli jesteście osobami, które w ogóle czytają po angielsku, ja bardzo dużo czytam po angielsku, to Amazon to jest po prostu absolutnie cudowna rzecz. To znaczy, mi się zdarzało, to jest, że kończyłam książkę siedząc na łóżku i nie chciało mi się nic jakby wstawać czy iść i wchodziłam do sklepu na moim własnym czytniku i kupowałam sobie kolejną książkę. To jest przeraźliwe, kiedy człowiek powiedzmy kupi sobie 5 książek i się orientuje, że wydał pół pensji nie ruszając się z łóżka, ale z drugiej strony to jest też niesamowite, że jeśli jest jakiś nowy tytuł, który wam się podoba, jeśli ja na przykład czytam w czasopiśmie filmowym angielskim, że wyszedł właśnie nowa książka poświęcona kinematografii, to ja mogę jakby nie ruszając się z domu kupić sobie tą książkę i mieć ją od razu u siebie pełną z ilustracjami, z okładką, ze wszystkimi elementami, które są potrzebne. I to w cenie bardzo promocyjnej, bo jednak te książki, no przynajmniej tak jest na Amazonie, że te książki bardzo szybko tanieją i bardzo szybko się okazuje, że są o wiele tańsze od książek kupowanych w księgarniach takich z okładkami. W Polsce to nie jest takie oczywiste. Często jest, znaczy wydaje mi się, że to chyba różnie bywa, chociaż zauważam, że no w tej chwili jest tak, że często książki są połowę tańsze w formie e-booków niż na papierze. To różnie bywa, oczywiście, mówię tutaj w złotówkach. Różnie oczywiście bywa, ale bardzo często jest w porządku, zwłaszcza, że często jest tak, że źródeł jest wiele. To znaczy, idąc do księgarni, zasadniczo nie macie wszystkich możliwych wydań, tak? Szukając książki w necie, są też takie serwisy, które jest chyba Upoluj e-booka. To jest serwis, gdzie możesz wklepać tytuł książki i on ci znajdzie, gdzie ona jest najtaniej w necie. I jakby jest tak sama, jakby nie, to nie jest to, że jak pojedziesz do sklepu na końcu miasta, to kupisz taniej. Nie, to jest po prostu jak klikniesz w innym miejscu, to kupisz taniej, więc jest jakby oszczędność jest duża. Inna sprawa jest taka, że wszystkie książki, które są w wolnym dostępie, są dostępne w e-bookach za darmo. Co oznacza, że powiedzmy, jeśli chcecie przeczytać Sherlocka Holmesa, dla mnie to jest jedna z tych fajnych przykładów, to po prostu możecie go znaleźć legalnie za darmo w internecie, podczas kiedy no w wersji książkowej rzecz jasna musicie za niego zapłacić albo pożyczyć z biblioteki, ale coraz mniej osób korzysta z bibliotek, prawda? Wydaje mi się, że dzisiaj odruch korzystania z bibliotek nie jest. Natomiast jedna rzecz, która mnie zawsze trochę w przypadku e-booków denerwuje, a wręcz przeraża, to jakby podejście do kwestii praw autorskich. Bo część osób uważa, że jeśli sobie ściąga e-booka nielegalnie, to jakby wszystko jest w porządku. Bo to jest plik, to nie jest wyniesienie książki z księgarni, czy coś w tym stylu. I ludzie to się do tego jakby jak najbardziej publicznie przyznają i w ogóle nie widzą z tym problemu.
Dla mnie duży problem jest oczywiście zawsze wielka dyskusja, prawda, czy to jest ściąganie, czy jakby pożyczyli od kogoś książkę, to by to było traktowane tak samo. Jest mnóstwo różnych zastrzeżeń. Dla mnie pierwszą rzeczą, która jest najbardziej przerażająca, jest taka, że w tym momencie e-booki, bardzo wiele e-booków już nie jest drogich. Znaczy jest dostępnych, ale jest naprawdę w takich cenach, że to naprawdę jakby nie stanowi ceny zaporowej, bo rzeczywiście czasem książka kupna, wiesz, kosztuje 40 zł, to ma 40 zł na książkę. I jakby pytanie, jak bardzo zdaniem niektórych ludzi należałoby obniżyć cenę, żeby im się opłacało kupić książkę? No, ostatnio była gruba afera, nie wiem, czy byłaś świadkiem afery a propos książki Tomka. To było w ogóle fascynujące, jakby z obu stron, dlatego że to jest fajne pytanie powstało oczywiście, bo może powiedzmy, jaka była afera. Jedna z blogerek nie chciała kupować książki papierowej, chciała tylko e-booka, a e-book jest tylko jako dodatek do książki papierowej. Na razie w preorderze, bo normalnie będzie do zakupu, tylko już po premierze będziesz mogła sobie kupić samego e-booka oczywiście. Tak, i ona właściwie zasugerowała, że jeśli ktoś kupi książkę papierową, to powinien przesłać tego, to jakby powinien się z nią podzielić tym e-bookiem dodawanym do niego. Znaczy ona napisała, jakby problem polegał na tym, że ona napisała, że jakby ktoś chciał kupić na pół i podzielić się, że on weźmie sobie papierową, a ja sobie wezmę e-booka, to fajnie. Ewentualnie jakby mi ktoś podesłał na maila po prostu, nie mówmy nikomu, to też byłoby spoko, nie? I to jest jakby kluczowy problem. Znaczy problemy są dwa, bo rzeczywiście dyskusja o tym, jak się pożycza e-booki, to jest dyskusja kompletnie nierozwiązana. To fajnie pokazuje, jak jeszcze nie ze wszystkim jeszcze doszliśmy do ładu, prawda? No bo książkę możesz pożyczyć, nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś do mnie przyjdzie i poprosi, czy może pożyczyć książkę, to ja mogę pożyczyć. I to jest jasne, no bo wtedy jakby tylko jedna osoba naraz nie korzysta. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie do mnie i zapyta, czy może pożyczyć moje e-booki, no to teraz pytanie, co dalej? Bo ja bym właściwie musiała honorowo nie czytać tego e-booka, dopóki ta osoba nie skończy u siebie. Ale z drugiej strony rzeczywiście ja kupiłam ten plik i powinnam móc nim rozporządzać mniej więcej tak samo, jak rozporządzam książką. No jest to problem, którego jeszcze nie rozwiązaliśmy. Że tu jeszcze dochodzi kontekst tego, że ten e-book był jako darmowy bonus dla ludzi, którzy kupują książkę papierową. To znaczy kupujesz książkę papierową i to nie chodzi o to, że płacisz raz, dostajesz dwa egzemplarze, tylko jakby to jest darmowy bonus, jakby ci się nie chciało jej brać do torby, tylko brać czytnik zamiast książki, nie? Więc to jakby trochę było takie, wiesz, no... daj mi tego e-booka, ale to nie jest tak, że kupujesz dwa egzemplarze i możesz się podzielić. To jakby jest kontrowersja, ale tu jakby kluczowy był chyba ten PS właśnie, który był na zasadzie, a jakby ktoś chciał, to może mi podesłać. Takie, wiesz, mrugnięcie okiem, bo przecież jesteśmy w internecie, więc to tam, nie? Jakby, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to samo dotyczyłoby książki papierowej, nie? Czyli jakby ktoś chciał to przeczytał, to niech mi obca osoba wiesz, to takie jest... Takie dziwne, ale jakby ludzie faktycznie mają do tego jakby inne podejście do rzeczy cyfrowych niż do papierowych, zwłaszcza jakby zawsze mnie dziwiło to, że głównie te dyskusje toczą się wśród ludzi, którzy z drugiej strony są dużo bardziej świadomi prawa autorskiego niż inni, tak? To znaczy ludzie, którzy na przykład z jednej strony oburzają się, że jakiś tam portal ukradł czy splagiował tekst z bloga, bo przecież to, że jest albo skopiował go w cudzysłowie przedrukował i oburzają się i tłumaczą, że przecież to, że jest w internecie, to znaczy, że nie jest dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Ci sami ludzie jednocześnie uważają, że no przecież skopiować e-booka to nie ukraść, bo przecież nikomu nic nie zabieram, nie? Więc to jest takie trochę dziwna sytuacja i wydaje mi się, że to jest kwestia, której nie da się rozwiązać dyskutując. Myślę, że to po prostu jest kwestia pewnej zmiany w myśleniu, zmiany społecznej, która za parę lat nastąpi, a jakby trzeba po prostu poczekać na to. Ja ci muszę powiedzieć, że w przypadku książek ja mam jeszcze jeden problem, ponieważ to też jedna z zalet e-booków, która dla mnie jest po prostu fenomenalna, to jest to, że jeśli powiedzmy książka miała tylko jedno wydanie w Polsce, powiedzmy w latach, nie wiem, 60. i została nigdy potem wznowiona, to e-booki czasem są jedynym sposobem, żeby ją znaleźć. No bo jakby nakłady są ograniczone, w związku z tym tych książek była ograniczona ilość i dzisiaj, jeśli jej nikt nie wznowił w twoim języku, no to, a one wszystkie są rozprzedane, no jakby nie masz właściwie poza pójściem do biblioteki, a to są takie książki, które wcale nie są w każdej bibliotece, bo biblioteki nie mają wszystkiego, wbrew temu, co część osób uważa, że jest, no to masz właściwie przeklapane. I e-booki sprawiły, że bardzo dużo takich książek, które po prostu od lat
były zaginione, wyczerpane nakłady, czy czytało się je tylko raz w życiu i właściwie nie sposób ich dostać, wróciły w formie e-booków. Tylko niestety bardzo rzadko są to e-booki legalne. I to mnie, powiem szczerze, trochę martwi, dlatego że wydaje mi się, że bardzo dużo wydawnictw jakby trochę straciło szansę właśnie wrócenia do pewnych tytułów, których może nie opłaca się wznowić w formie papierowej, ale może w formie jakiegoś oryginalnego e-booka już by była szansa, chociaż podejrzewam, że to jest najczęściej problem z prawami autorskimi, ponownie. W ogóle... Natomiast tutaj jest problem, wiesz, jak znajdujesz książkę, której szukasz od 20 lat i ona jest tylko i wyłącznie w nielegalnym e-booku i możesz ją sobie ściągnąć, prawdopodobnie naruszając czyjeś prawa autorskie, no to jest problem z kulturą, prawda? Że tutaj to nie jest zamienne. Nie możesz sobie ściągnąć innej książki i będziesz się bawić równie dobrze. No tak. Wiesz, na zasadzie, no nie mogę sobie ściągnąć tej książki, ale ściągnę najnowszego Kinga, więc w sumie prawie to samo. Tak. No nie, nie jest to alternatywa taka. I no tak, z drugiej strony zresztą, to jakby trochę odchodząc do spraw autorskich, żeby nie było, bo wyszedł nam taki odcinek, w którym mówimy, że e-booki są super, a ludzie, którzy nie czytają e-booków, są dziwni. Nie, nie są super, nie, nie. I nie, że tak. Są najlepsze i że ludzie, którzy jak nie czytacie, to jesteście starzy i nie kumacie. Nie, jak najbardziej rozumiem, znaczy nie rozumiem tego wąchania książek, to znaczy dla mnie to jest trochę śmieszne, ale jak najbardziej rozumiem, czym się różni książka i od e-booka. I jak najbardziej rozumiem, że są ludzie, którzy wolą to. Bo ja nawet sam... Bo to jest tak, e-booki mówią, mają to, o czym mówiłaś na początku, że są bardzo praktyczne. Ja mam też tak, że czytam wiele książek naraz, więc nigdy nie wiem, na co będę miał ochotę w pociągu, więc mam jednego e-booka, który jest cieńszy niż przeciętna książka trzykrotnie i mam tam ileś tych książek. Więc jakby praktyczność jest na wysokim poziomie. Ale jednocześnie... czytając e-booka i jestem tego w pełni świadom, że czytając e-booka nie mam tego całego experience, który mam z realną książką. Nawet takie coś, że jakby to jest rzecz, która jest ciężka do uchwycenia. Miałem zawsze takie wrażenie, że czytając książkę wchodzę z nią w interakcję również taką fizyczną, w sensie jakby widzę swój progres, widzę jak daleko jestem, widzę, że dopiero zaczynam i to są te pierwsze strony, kiedy się dopiero poznaję z tą książką i widzę, że jestem zaraz na początku. Jeszcze ciężko ją chwycić tak, żeby jej nie pogiąć, bo mam, wiesz, z jednej strony jest 700 stron, a z drugiej 5, bo dopiero zacząłem. I jakby i czuję, że jest ten experience, że ona jest coraz bardziej zużyta, że ja ją czytam i że jakby to przekładanie stron, ja wiem, że to jest takie bardzo mocno poetyckie, ale mam świadomość, że to istnieje. Być może to się wzięło z tego, że, znaczy być może to będzie absurdalne dla kolejnego pokolenia, które się wychowuje z e-bookami, bo być może to się wzięło raczej z takich wspomnień, że ja po prostu pamiętam, jak czytałem książki za dzieciaka i pożółkłe Pany Samochodziki i tak dalej. I jakby to buduje moje skojarzenia z tym gdzieś i jakby te wspomnienia się pojawiają, ale jakby mam tą świadomość i wiem, że podejrzewam, że lepiej by mi się czytało mimo wszystko książkę papierową, ale jednocześnie odpadają te wszystkie kwestie, w sensie gdzie je trzymać, gdzie je, że są ciężkie, że są mało praktyczne na tak na dłuższą metę. Ale jeżeli chodzi o sam experience czytania, to mam wrażenie, że wiesz, to jest tak jak możesz powiedzieć, że to jest tak jak odpalenie, posiadanie kominka, a odpalenie wiesz, filmu z kominkiem na, i nie mówię tu o kominku blogerze, tylko o takim z ogniem. Ale to jest, ale ja wiem, jakby to jest ciekawe, bo ja to, na to zupełnie inaczej patrzę. To mnie bardzo ciekawe, bo ja na przykład uwielbiam czytać książki właśnie na czytniku, ponieważ czytam je dużo szybciej, ponieważ właśnie nie mam całego tego, jakby nie wiem, gdzie jestem w książce, w związku z tym nie traktuję tych treści inaczej z tego względu. Znaczy, tam pokazuje mi postęp, więc wiem, że przeczytam, nie wiem, 70% książki, ale jakby bardzo, bardzo lubię to, że nie ma na przykład tej gorszej strony, prawda? Każda książka ma gorszą stronę, na której się gorzej czyta, czy jakby zawsze wszystko jest zoptymalizowane pod to, żeby mi się jak najbardziej ta treść, wiesz, litery są tej wielkości, jakie w danym momencie są mi potrzebne, mogę mieć więcej, mniej treści na stronie. Więc dla mnie jakby właśnie to przeżycie czytania książki jakby odpada mnóstwo różnych rzeczy, które są niewygodne, ale jednocześnie bardzo dużo kupuję książek zwykłych, ponieważ na przykład dla mnie jest niemożliwe przeczytać książki naukowej w ten sposób, ja się nie jestem w stanie skoncentrować. I przede wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, która na przykład w moim przypadku jest ważna, ja zbieram książki. Mhm. Ja zbieram książki poświęcone kinematografii, wydane w języku polskim i zbliżam się powoli do tego momentu, kiedy jest mi bardzo trudno znaleźć coś, czego nie mam. A jednocześnie na przykład jednej rzeczy nigdy nie będzie się dało czytać na czytnikach poezji.
ponieważ to jest jedyna rzecz, którą mogłabym zarzucić czytnikom i nawet w przypadku oryginalnych e-booków tego się nie da oddać, czyli to, jak autor zaplanował sobie rozplanowanie tekstu na stronie. I czasem to nie ma znaczenia, a czasem to jest kluczowe dla książki. I jakby w przypadku poezji to jest w ogóle kluczowe, bo jeśli się go sypie wersyfikacja, no to właściwie czytasz zupełnie co innego. I nie jesteś w stanie tego ocenić. Więc jakby dla mnie to jeszcze jest kwestia tego, że sposób, pomijając fakt, że po prostu lubię zbierać książki na określony temat, sprawia mi to fizyczną przyjemność, że mam ich tak dużo i że one są na ten temat i mogę je sobie wejść i przeczytać wszystkie naraz i widzę. Myślę, że dużo osób też tak ma. No to kolejną rzeczą jest właśnie to, że jakby może być to, że fakt, że mogę manipulować tym, jak wygląda tekst, zmienia trochę zamiar autora. To znaczy, wydaje mi się, że to są jakby dwie różne kategorie. Jedna to jest taka optymalna konsumpcja treści, a druga to jest obcowanie z książką, powiedzmy, i czytnik daje ci zoptymalizowany sposób konsumpcji treści. To znaczy, jest treść, jesteś ty i twój mózg i jakby czytnik jest najbardziej optymalnym sposobem przesłania tej treści do twojego mózgu, bez tego, co jest po środku. Książka taka realna daje ci to całe doświadczenie w postaci tego, że ją czytasz i to nie jest tylko odbiór tekstu, tylko też całe obcowanie z nim. Co dla niektórych jest fajne, dla niektórych pewnie nie, ale istnieje i dlatego ja rozumiem ludzi, którzy świadomie mówią, że wolą książki. Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że wolą książki dlatego, że boją się e-booków, bo się boją nowych rzeczy, bo są też tacy. Ale jeżeli ktoś spróbował jednego i drugiego, mówi spoko, czytnik fajnie, praktyczne i tak dalej, ale wolę ten experience książkowy, to ja to szanuję. Jest to szalone, ale ma do tego prawo. Znaczy, ja jeszcze jakby w obronie e-booków jedną rzeczą, która zmienia w naszych nawykach czytelniczych e-book, i myślę, że też się zgodzisz, że ja na przykład jestem w stanie na e-booka kupić książkę, której bym w życiu nie kupiła w księgarni. Dlatego, że kiedy skończę ją czytać i okaże się, że beznadziejna, to ja nie zostaję z niczym. To znaczy, jakby mogę wykasować plik, czy jakby nie mam przedmiotu, którego nie chcę posiadać. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie wydaje dla wszystkich ludzi czytających, a zwłaszcza dla tych dużo czytających i bardzo takich chcących pozostawać na bieżąco z literaturą, to jakby bardzo polecam w ogóle spróbowanie czytnika nie tylko jakby po to, żeby go zamienić na książkę, ale po prostu to jest świetne narzędzie do testowania nowych gatunków literatury, nowych autorów, powieści, co do których mamy pewne wątpliwości, czy nam się spodobają, bo ja na przykład mam w przypadku kilku książek, to, że ja przeczytałam na e-booku, po czym stwierdziłam sama przed sobą, że je muszę mieć na papierze. Bo są tak fajne, że chcę je mieć po prostu, że nie wiem, jak mi e-booka trafi szlak, to ja chcę nadal mieć książkę. Często jest też tak chyba, że e-booki są, nie wiem, czy Amazon tak ma, że ma prewki, w sensie, że masz tam ileś kilkanaście czy kilkadziesiąt pierwszych stron do przeczytania za darmo i to jest też spoko, bo trudno to samo zrobić z normalną książką, chyba że pójdziesz do księgarni. Znaczy jak to nie? Idziesz do księgarni i robisz to z normalną książką. Ja znam ludzi, jestem na spokojnie. Którzy chodzą do księgarni. Ludzi, którzy nie tylko chodzą do księgarni, ale mają książki, które przeczytali w całości w księgarni. To jest dziwne. Ja ostatnio chciałem... Tak, to jest dziwne. Wiesz, ja mam takie opory, bo ostatnio na przykład zobaczyłem Business Weeka, w którym był artykuł o Snapchacie i chciałem tylko ten artykuł przeczytać. I tak z jednej strony z jednej strony zapłacenie 15 zł za gazetę tylko po to, żeby kupić tam, żeby przeczytać tam magazyn, ten artykuł o Snapchacie, jest dla mnie mało rozsądne, a z drugiej strony siedzenie w Empiku i czytanie artykułów w gazecie wydaje mi się trochę obciachowe. W sensie, no jakby ktoś napisał ten artykuł, żebym ja za to zapłacił i wydawało mi się to takie w jakimś stopniu amoralne. W efekcie nic nie zrobiłem, więc... Czy ty wiesz, jak wyglądały Empiki kiedyś? Pewnie nie wiesz, może nie, bo jak ja byłam bardzo, bardzo mała i byłam prowadzona przez mojego ojca do Empiku, to było tak, że było takie pomieszczenie, w którym wisiały gazety, tak jak teraz czasem wiszą w kawiarniach, na takich wielkich drewnianych pałąkach, prasa krajowa i międzynarodowa, najważniejsza była prasa międzynarodowa, bo wtedy był trudny do niej dostęp, i siedzieli panowie, ja mam takie wspomnienie, że to było ciemne i straszne miejsce i strasznie nudne, ale siedzieli ludzie i czytali sobie w Empiku gazety. I to był jakby główne zajęcie, które robiło się w Empiku. Przychodziło się poczytać gazetę. A przynajmniej to robił mój tata. Może inni ludzie też je kupowali. Ale jakby mam takie dosyć traumatyczne wspomnienie dzieciństwa, że Empik to jest miejsce, w którym się przychodzi, jest ciemno i ludzie czytają gazety.
zwykle w obcym języku. Dobrze, w każdym razie. Ale tak, ale to jest pewien problem. To znaczy, wiesz, no teraz coraz więcej dzienników, tygodników i magazynów ma po prostu w internecie możliwość wykupienia dostępu do jednego artykułu, więc jakby ponownie tutaj ten cyfrowy dostęp sprawia, że można... Ale wiesz, o, to jest też jakby ten sam problem, bo często jest tak, że ta wersja cyfrowa jest po prostu tekstem wklejonym w szablon strony, a jakby artykuł w prasie z reguły oznacza również całe DTP, zdjęcia i tak dalej, które niekoniecznie są przedstawione w necie w odpowiedni sposób, więc często jest tak, że jakby to daje ci tą treść, ale nie daje ci tego całego experience, które daje ci prasa. I mówię to jako nie fan prasy. Przecież ja nie jestem nie fanem prasy, nie z powodu jej formy, tylko z powodu tego, jakby w jakim kierunku się prasa rozwija, ale to nie jest temat tego podcastu. Ja mam w ogóle jeszcze jedną rzecz ciekawą. Nie wiem, czy o tym słyszałaś, czy słyszałaś o książce, która nazywa się S i to jest litera S, a nie słowo wulgarne w języku angielskim. Nie, nie czytam. Otóż jest taka książka, być może o niej słyszałaś, ale nie wiesz, o co chodzi. Jest to książka, która jest wspólnym projektem pisarza, który nazywa się Doug Dorst i kolesia, który nazywa się, jest mało znany, nazywa się J.J. Abrams. Nie, totalnie faceta nie kojarzę. Tak, i to jest ich wspólny projekt i to jest książka, której nie da się czytać w e-booku i jest po prostu genialna. Jest tylko po angielsku. Słuchaj, cały, jaki jest pomysł na książkę? Pomysł polega na tym, że i teraz jakby wchodzę w scenariusz książki. Jest sobie biblioteka szkolna gdzieś tam w Stanach. I w tej bibliotece jest pewna książka, bardzo stara. To jest książka, która ma jakąś tajemnicę. To jest jakaś powieść, która... już nie pamiętam, jak się nazywa. Ship of Theseus się nazywa, o. I to jest o jakimś statku, coś tam, takie różne klimaty. Trochę w klimatach Verna taka książka jest. I znaczy, ja nie mówię o tej książce, o której teraz mówię, tylko o tej książce, która jest w książce. Znaczy w świecie tej książki. Tak, rozumiem. I ta książka jest w bibliotece. Jestem z tobą. I na zmianę wypożyczają ją chłopak z dziewczyną i próbują rozgryźć... zagadkę tej książki. Wiem, i tam jest, ona jest tak. Taka, że tam jest tańsowa. I oni, wiem, oni próbują rozgryźć zagadkę tej książki, pisząc w środku na marginesach swoje różne teorie i próbując jakby rozgryźć całą tą tajemnicę wokół tej książki. I teraz tak, jak wygląda ten projekt, który nazywa się S? Wygląda tak, że ty niby masz tą książkę i ona wygląda tak, że to jest faktycznie napisana książka. Ten koleś, który współpracuje z Abramsem, napisał książkę na potrzeby książki. To są dwie książki, jakby jedna w drugiej. I on napisał tą książkę i ta książka wygląda jakby była wypożyczona z biblioteki, ma pieczątkę, informacje w jakiej bibliotece została wypożyczona, jest ogólnie upaćkana, brudna i kupujesz ją w takiej formie, jakbyś ją faktycznie wypożyczyła z biblioteki i w środku są faktycznie na marginesach napisane i to nie jakimś fontem, tylko faktycznie odręcznie napisane, oczywiście drukowane, ale jakby w pierwotnej formie odręcznie napisane komentarze tych ludzi. I faktycznie jesteś, pół biedy, że komentarze. Oni na przykład są sytuacje, w której chłopak wpadł na rozwiązanie, na część rozwiązania tej całej zagadki, będąc w knajpie i napisał je na serwetce. I tą serwetkę masz wsadzoną w tą książkę. Dziewczyna pojechała gdzieś tam, żeby sprawdzić jakąś rzecz opisaną w tej książce, więc pojechała do Brazylii, gdzieś tam, jak była na wczasach, coś tam zrobiła. I jest kartka, z którą wysłała temu chłopakowi z tego wyjazdu. I jest faktycznie kartka z jakimś tam tukanem, czy czymś takim, wsadzone do środka, wycinki z gazet, oczywiście fałszywe również, są powsadzane, gdzie oni faktycznie prowadzili śledztwo na temat całej tej książki. I w międzyczasie oczywiście oni się poznają, jakby w formie tych pisanych naprzemiennie buzzgrowów na marginesach. Nie tak się traktuje książki z biblioteki, ale jakby pomijmy ten fakt. Więc wychodzi idealnie, bo podobno tą książkę da się czytać w różnych formach, to znaczy jesteś w stanie teoretycznie ominąć te wszystkie buzzgrowy i po prostu przeczytać to jako normalną książkę. Tą książkę, tą Ship of Theseus. Albo jesteś, a potem na przykład przeczytać komentarze, które są tam pozgrane. Albo jesteś w stanie czytać wszystko na bieżąco, więc jakby experience jest mega fajny. Ogólnie wydaje mi się, że to jest coraz będzie popularniejsze właśnie tworzenie takich książek, no jakby które same w sobie będą jakimś przeżyciem, żeby właśnie pokazać, że książka ma też do zaoferowania rzeczy, których nigdy jakby e-book nie zaoferuje. Jedna z moich ukochanych książek, takie wielkie, wydane praktycznie w formie albumu, kompendium uzupełniające filmy Wes Andersona, które wyszło w dwóch tomach. Pierwszy tom obejmuje całą jego filmografię, a drugi to jest taki cienki dodatek związany z Grand Budapest Hotel. I na przykład ta książka jest absolutnie super, ponieważ ona poza wywiadami, opisami, komentarzami do filmów, na przykład pokazuje ci, które kadry w filmach Wesa Andersona są, wiesz, kropka w kropkę cytatami z innych filmów. Powiedzmy, nie wiem, jest w Rushmore, jednym z pierwszych filmów Andersona, w drugim dokładniej, jest jedna scena, która jest absolutnie cytatem 400 batów.
słynnego filmu nowofalowego. No i jakby, jeśli nie jesteś wielkim znawcą kina, tego nie zobaczysz. Na e-booku w ogóle nie ma szans, żeby to włożone jakby, bo to jest jakby takie różne rzeczy wrzucone do środka, prawda? To jest taki miszmasz. Jakby nie istnieje szansa, żeby to e-book odpowiednio oddał, zwłaszcza, że ta książka jest jakby bardzo utrzymana w stylu filmów Andersona, w związku z tym ma bardzo charakterystyczne, na przykład na drugiej stronie, między pierwszą stroną książki a okładką jest zawsze takie miejsce, które jest puste i jest to miejsce, gdzie się skleja książkę i tam jest jakby wytapetowane taką tapetą ze wszystkimi postaciami z filmów Wesa Andersona, w takim bardzo klasycznym wyglądzie. I to też jest jakby przykład takiego wydawnictwa, które absolutnie nie ma jakby siły tak bardzo na ciebie oddziaływać, gdyby było wydane w e-booku. Nawet jeśli byłoby w stanie przesłać tą samą treść, ale przyjemność czytania byłaby zupełnie inna i też człowiek nie miałby wrażenia, że posiada coś, co w jakiś sposób należy do świata reżysera czy autora. Znaczy wiemy, że tak naprawdę nawet tak prosta rzecz jak książka z dużą ilością zdjęć, to już nie jest do przeskoczenia na e-booku. Tak naprawdę w takiej samej formie. Po prostu. Ale z drugiej strony e-booki mają śmieszne rzeczy. To ostatnia rzecz, którą chciałam ci powiedzieć. Ja uwielbiam czytać biografie aktorów. To jest jedna z moich małych takich guilty pleasure. Głównie autobiografie, bo biografie mnie nie interesują. Autobiografie. Autobiografie aktorów rzadko to są wybitne książki. Bardzo często są to książki plotkarskie. Ale też nie są to zwykle książki zbyt długie, ponieważ aktorzy umieją grać, a nie pisać. Ale czytałam biografię pewnej autorki i tak ją czytam i myślę sobie, że kurczę, ta książka jest naprawdę bardzo średnia, bo ją czytam po prostu już chyba drugi tydzień w ogóle, ileż można czytać książkę. Po czym zorientowałam się, że ta książka ma 900 stron. Nigdy bym się na nią nie zabrała, ale po prostu wiesz, ściągnęłam ją z internetu i widziałam tylko ile procent przeczytałam, jakoś nie zorientowałam się, że czytam, przekładam strony, a ta książka się jakby nie kończy. No potem fakt, dopiero jest takie, że ciężko, ja nie mam pojęcia tak naprawdę ile mają książki, które ja czytałem. To jest fakt. Teraz sobie uświadomiłem to, że po prostu nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, ile one mają. No. I to jest, ja bym w życiu się nie porwała na przeczytanie 9-stronicowego życiorysu jakiejś aktorki. A tutaj to było bardzo, bardzo śmieszne przeżycie. Więc w sumie, ponieważ nasz czas, który sobie wyznaczyliśmy, się powoli zbliża do końca, to co? To w sumie rozumiemy ludzi, którzy nie lubią e-booków, ale nie rozumiemy, że jedynym argumentem jest wąchanie książek. Ja mam jeden, żeby zakończyć taką pozytywną nutą, jak to się mówi? Na pozytywnej nucie, jak to jest, bo to jest po angielsku, tylko ja próbuję przetłumaczyć. Może pozytywny akord. Żeby zakończyć pozytywnie, pozytywnym wnioskiem, to ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Całe szczęście, nie żyjemy w świecie Gwiezdnych Wojen, więc nie musimy wybrać albo jednej, albo drugiej strony. Możemy czytać trochę tak, a trochę tak. To nie jest decyzja na całe życie, że ja czytam tylko e-booki, albo czytam tylko książki papierowe. Pamiętajcie zresztą, że tak naprawdę wszystko to tanieje, to znaczy czytniki e-booków, podstawowy Kindle, już naprawdę można go kupić za $69, coś takiego. To naprawdę nie jest dużo, to nie jest komputer za kilka tysięcy. Więc jeżeli chcecie sobie kupić podstawowego Kindle'a po to, żeby mieć go na przykład na wyjazdy do pociągu, gdzie możecie zebrać kilka książek, tych mniej ważnych dla was, których niekoniecznie chcecie mieć na papierze, to go kupcie i to nie wyklucza kupowania papieru. Coraz częściej są takie rzeczy robione, że do kupowania papierowej książki dostaje się jednocześnie e-booka. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i jeżeli będzie fajnie, to będzie fajnie, jeżeli to będzie bardziej powszechne. Dodatkowo Amazon bardzo będzie cisnął prawdopodobnie na wypożyczanie książek i na to, że będzie się płacić na przykład za przeczytaną część książki, tak? Czyli płacisz za tyle, ile przeczytasz. Jeśli wam się książka nie spodoba, to zapłacicie za nią mniej, co może doprowadzić do końca literatury, ale to jest inny temat. Tak, więc jakby jest to na tyle wygodne, że nic nie wyklucza, a mnie cieszy jedna rzecz. Tak czy siak prowadzi to do tego, że czytamy książki. Ja wychodzę z założenia, że przy obecnym poziomie czytelnictwa im więcej sposobów na czytanie książek, tym lepiej, bo tym więcej ludzi czyta. A jedna rzecz jest dla mnie bardzo, bardzo ważna w tej całej dyskusji, która często się pojawia i która często mnie boli. Ludzie troszkę za często i za szybko dzielą innych w kontekście tego, kto lepiej, a kto gorzej czyta książki. Wydaje mi się, że jeżeli czytacie książki, to już jest dobrze. I jakby nie ma co się dzielić na lepszych i gorszych, bo ja czytam lepiej, bo czytam e-booki, albo ja czytam lepiej, bo czytam papier. Jak czytacie, to jest dobrze, więc jesteśmy z was dumni. Tak, jesteśmy z was dumni. Możecie, jak przeczytacie jakąś książkę, to zawsze możecie sobie pomyśleć, przynajmniej zombie i zwierz są ze mnie dumni.
Tak, więc tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek i do zobaczenia przy okazji kolejnego. Pa, pa! Pa, pa!